Znajdujące się na wyspie północnej Nowej Zelandii góry Kaimanawa są domem dla konia, którego wprowadził wielebny Samuel Marsden w 1814 roku. Kaimanawa żył z dala od ludzi na wolności, gdzie doskonale przystosował się do swojego środowiska. Dopiero w 1876 roku odkryto Kaimanawę w centrum wyspy. Mógł dalej żyć w pokoju, ale rozwój rolnictwa znacznie ograniczy jego przestrzeń życiową i spowoduje gwałtowny spadek pogłowia. Zostaną wprowadzone środki ochronne, w tym obszar chroniony poświęcony Kaimanawie wokół obozu wojskowego Waiuru, który ożywi hodowlę zwierząt. Ale kiedy się rozprzestrzeni, zostanie wybrane najbardziej radykalne rozwiązanie – masowa rzeź. Dlatego w 1994 roku powołano grupę roboczą, aby zdecydować, jakie środki podjąć, aby zarządzać stadami, bez uciekania się do skrajnych rozwiązań. Kaimanawa jest potomkiem kuca Carlion, który powstał z lokalnych koni i kuca Exmoor, sprowadzonego przez komandora George'a Gwawasa Carlyona w latach 1858-1875. Wtedy kucyk Carlion zostanie skrzyżowany z walijskim, przywiezionym przez Sir Donalda McLeana. W ten sposób koń Comet pojawi się na wyspie i będzie rozmnażał się z Kaimanawą. Do stada dołączy również ogier arabski, po wypuszczeniu przez Nicolasa Korenefa w rejonie Argo Valley. Wreszcie, konie pełnej krwi angielskiej i kawaleryjskie konie Waiuru również miały na niego wpływ w latach 60. Morfologia Kaimanawy wykazuje pewne podobieństwa do małego konia Comet. Wpływy zewnętrzne stworzyły wielką różnorodność pod względem wielkości, koloru sierści i cech ciała. Są to dobrze umięśnione konie, których dziki tryb życia pozwolił im rozwinąć wielką zdolność adaptacji. Kolor sierści jest zwykle brązowy, ale wszystkie są możliwe. Pierwotne i białe znaczenia oraz wszelkie dodatki są akceptowane we wzorcu rasy. Ma wzrost od 1,27 m do 1,62 m przy wadze 350 kg. Kaimanawa to ciekawy i inteligentny koń. Po oswojeniu ujawnia swój dobry charakter. Jest również przyjacielski i lojalny. Jego życie na łonie natury pozwoliło mu stać się silnym, solidnym koniem, który zadowala się niewielką ilością jedzenia. Kaimanawa jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, ponieważ jej rozmiar jest bardzo zmienny. Jego wszechstronność pozwala na zmierzenie się z bardzo zmiennymi dyscyplinami, takimi jak transport, gry konne czy jazda sportowa, gdzie sprawdza się znakomicie. Kaimanawa występuje w Nowej Zelandii na południowy zachód od gór Kaimanawa.